Panie Macieju, jakie plany na najbliższy sezon Mazewka? Ja myślę, że jak każda drużyna sportowa, no chcemy przede wszystkim grać jak najlepiej. Walczyć w każdym meczu o to, jaki jest cel w piłce nożnej, czyli żeby wygrywać mecz, więc nie myślimy może przyszłościowo w sensie takim, że będziemy się koncentrować na tym, co będzie za rok, tylko myślimy to, co będzie za każdym tygodniem, za każdym meczem, więc skupiamy się przede wszystkim na tym, co jest w tej chwili. A jak wrażenia po pierwszych treningach? No, ja jestem bardzo zbudowany tym, że chłopcy przede wszystkim chcą pracować. Widać bardzo duże zaangażowanie i ja myślę, że jeśli dołożymy do tego jeszcze trochę cierpliwości, spokoju i zaufania do tego, co chcemy robić, to myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. A jak zawodnicy, którzy zasługują na szczególną pochwałę? A ja myślę, że to za wcześnie, żeby kogoś wyróżniać. Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz jako cały zespół, więc oczywiście tam pojedyncze osoby może się wyróżniały, ale ja bym nie chciał tego robić tutaj, także słowa uznania dla całej drużyny. Można jeszcze coś powiedzieć na temat transferów, czy jeszcze za wcześnie? Ja myślę, że tutaj w głównej mierze transfery to też sprawa przede wszystkim do zarządu. Ja myślę, że ten kapitał, który mamy tutaj na miejscu, też pokazał dzisiaj, że warto go rozwijać, także ja bym się skupił przede wszystkim na tym, co jest tutaj, prawda, a nie żeby na siłę kogoś ściągać tutaj. Także jeśli się ktoś pojawi, ktoś przede wszystkim kto będzie chciał tutaj grać, to droga jest wolna, ale tutaj mówię, no to nie jest decyzja też moja, tylko też zarządu klubu, prawda. Na czym skupiacie się głównie na treningach? No tak jak mówię, no dzisiaj ten czas, który jest teraz, przede wszystkim pracujemy też nad przygotowaniem fizycznym. No ale gdzieś ta taktyka i organizacja gry, która jest ważna w piłce nożnej, nie tylko w defensywie, ale w ofensywie, no też musi być, więc to jest nasz główny cel, prawda? Jakieś sparingi jeszcze? Za tydzień gramy kolejny sparing z zespołem z A-klasy, później, ponieważ to już kolejka, większość drużyn rozpoczyna już ligę, ale jeżeli no będziemy starać się rozegrać w sobotę mecz sparingowy, żeby normalnie być w cyklu. Mamy nadzieję, że to się uda zrobić, jeśli nie, no to będziemy myśleć, jak to rozwiązać, żeby zawodnicy byli w cyklu pracy, ten, który sobie założyliśmy, plus weekend mecz, prawda? Która drużyna może być najgroźniejsza w klasie okręgowej? Szczerze powiem, nie mam przeglądu tych drużyn tutaj. Dla mnie też to nie jest aż tak duży problem, żeby kogoś wyróżniać w tych klasach. Uważam, że każda drużyna może wygrać z każdą, także skupiamy się na każdym pojedynczym meczu, a to, która drużyna będzie tam na pierwszym, na drugim czy na 15. miejscu, to będzie wiadomo w czerwcu, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję.